Brawo! No tak, chciałbym pogratulować zespołowi z Przysuchy zwycięstwa w finale, bo była drużyną lepszą. Ale też chciałem pogratulować swojemu zespołowi, bo zaprezentował się dobrze w Przysusze, mimo ogromnych kłopotów kadrowych. Mieliśmy trzech ludzi tylko i wyłącznie na ławce rezerwowych. Naprawdę pokazali serce, zaangażowanie i szkoda, bo karne to zawsze loteria, natomiast mówię, gratuluję też mojemu zespołowi. Jakie podsumowanie tego całego pucharu, też tego widowiska, które dzisiaj się odbyło i myślę, że w fajnej, ciekawej atmosferze, dużo kibiców na trybunach, no jest ten prestiż, o co prezes walczył. Tak, no fajnie się impreza udała, finał pod względem pucharu, no wiadomo, że rzuty karne to był taki rozgrywający moment, że każda drużyna chciała ten puchar wygrać, więc ja się cieszę, że takie rozgrywki są i zawsze będzie miłe widziane, że w takich rozgrywkach można uczestniczyć. No tak, bo jest umowa na 2 lata, myślę, że będzie dalej, jeżeli zdrowie pozwoli, zawsze będę piłkę nożną wspierał, bo bardzo fajna, udana i fajny finał. Dziękujemy. Jakie podsumowanie z perspektywy bramkarza, z perspektywy jednego z bohaterów tego spotkania, bo też rzuty karne tutaj pokazały, że to widowisko trzymało w napięciu do samego końca. Początek był bardzo ciężki dla nas. Nie mogliśmy w sumie sobie żadnej klarownej sytuacji stworzyć. Przeciwnik dobrze miał front. Tam bramkę, tak? Nie, na szczęście słowa trenera, my również w szatni dobrze ze sobą porozmawialiśmy, tak? Było parę słów takich mocniejszych, tak? I w sumie udało się strzelić, tak? Bramkę na 1-1, do końca udało się to dowieść, tak? I w karnych, no, udało się obronić jednego, tak? Potem przeciwnik nie strzelił. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego, że udało się wygrać. Teraz jakie cele na wiosnę, bo jesień bardzo udana, szczególnie ten finisz. Na pytanie, jak będziecie tutaj wiosną, jakie cele sobie stawiacie przed sobą? No zobaczymy. Wiemy, że jest dobrze, mamy tak. To 4. miejsce jest dla nas bardzo dobre. Chcemy walczyć o jak najwyższe cele. Chcemy jak najwięcej meczy wygrać, tak, co się uda. I myślę, że będzie dobrze. Jest jak najlepiej, wszystko jest w dobrym kierunku, idzie i żeby tak tylko zostało.